Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki C.L. Taylor zatytułowanej Teraz zaśniesz. Przełożyła Anna Dobrzańska. Czyta Anna Szawiel. Pamięci mojej pięknej przyjaciółki Heidi Moore. Umrzeć, usnąć i nic poza tym. I przyjąć, że sen uśmierza boleść serca i tysiące tych wstrząsów, które dostają się ciału w spadku natury. O tak. Taki koniec byłby czymś upragnionym. Hamlet, akt trzeci, scena pierwsza. William Shakespeare, przełożył Stanisław Barańczak. Rozdział pierwszy. Jeśli to czytacie, to znaczy, że nie żyje. Ktoś prześladuje mnie od trzech miesięcy. I jeżeli nie żyje, to był to wypadek. Powiedzcie policji, żeby porozmawiała z moim byłym chłopakiem, Alexem Carterem o tym, co wydarzyło się w Londynie. To tam wszystko się zaczęło. Poniżej podaję listę osób, które przybyły na wyspę Ram w sobotę 2 czerwca. Jestem niemal pewna, że zabiła mnie jedna z nich. Joe Armstrong, Christine Cattle, Fiona Gardiner. Trevor Morgan, Malcolm Ward, Melanie Ward, Cathy Ward. Ich rezerwacje i dane kontaktowe znajdziecie w laptopie, w recepcji oraz w aktach medycznych w prawej szufladzie biurka. Wszystko, co wydarzyło się od ich przyjazdu, a także wcześniej, zapisałam na dołączonych kartkach. Mam nadzieję, że tego nie czytacie. Mam nadzieję, że mój list leży pomięty na dnie kosza i że udało mi się uciec. Nie wiem, co jeszcze dodać. Proszę powiedzcie moim rodzicom, że ich kocham, a Aleksowi, że mam nadzieję, że nic mu nie jest. I niech nie czuje się winny z powodu tego, jak potoczyły się sprawy. Żałuję, że w ogóle tu przyjechałam. Żałuję, że się zgodziłam. Przekreślone? Żałuję wielu rzeczy. Ale najbardziej żałuję tego, że nie mogę cofnąć z czasu. Anna Willis, pełniąca obowiązki dyrektora hotelu Bayview, Wyspa Ram. P.S. Bardzo mi przykro z powodu tego, co stało się z Davidem. Proszę powiedzcie jego rodzinie, że był cudownym człowiekiem dobrym i zabawnym, i bardzo go lubiłam. Proszę, zapewnijcie ich, że jego śmierć była szybka i bezbolesna. Część pierwsza rozdział drugi Anna trzy miesiące wcześniej niedziela, 25 lutego. Nastrój w samochodzie jest zupełnie inny niż w piątek. A w drodze do Brecon Beacons rozmowy i śmiech były tak głośne, że nie słyszałam radia. Kiedy powiedziałam im, że w lutym czeka nas weekendowy wyjazd integracyjny, kręcili nosem i marudzili, ale większość z nich odzyskała dobry humor, gdy tylko wsiedli do samochodu. Teraz w drodze powrotnej do Londynu są przygnębieni, fizycznie i psychicznie wykończeni, i prawdopodobnie skacowani. Siedzący obok mnie na miejscu pasażera Mohamed chrapie w najlepsze. Peter, który wczoraj przy kolacji rozbawiał wszystkich, parodiując Michaela McIntosha, teraz siedzi z głową opartą o szybę i kurtką zarzuconą na ramiona. Obok niego Freddy Lang drzemie ze sławkami na uszach i ramionami skrzyżowanymi na piersi. Wątpię, czy pamięta, co powiedział o mnie wczoraj wieczorem. Wiem, że był pijany. Wszyscy byli pijani. Ale to nie tłumaczy tego, co mówił, kiedy myślał, że poszłam spać. Nie wierzę, że ubiega się o stanowisko dyrektora do spraw marketingu. Nie ma szans. Głos Frediego niósł się przez hotelowy hol, do biurka, przy którym czekałam zniecierpliwiona, aż recepcjonistka wymieni moją uszkodzoną kartę do pokoju. Od razu wiedziałam, że mówi o mnie. Helen McKissie, dyrektorka do spraw marketingu, została podkupiona przez konkurencję i zwolnił się etat. Byłam idealną kandydatką na to stanowisko. Niestety Phil Akers, kierownik działu promocji i marketingu, przebąkiwał, że również jest zainteresowany. Laska nie ma pojęcia o e-marketingu. Ciągnął Freddy. Siedzi na swoim stanowisku od tylu lat, że chyba zapuściła korzenie. Rozległ się niski śmiech. Prawdopodobnie Mohameda. Wiedziałam, że to nie Peter, który miał 40 lat, o 8 więcej niż ja i zwykle trzymał się na uboczu. Mohamed i Freddy byli w podobnym wieku. Mieli po 25 lat i siedzieli razem w pracy. Więcej gadali niż pracowali. Ale nigdy ich nie uciszałam. Byli profesjonalistami, nie dziećmi. Dopóki robili co do nich należy i nie przeszkadzali innym, udawałam, że niczego nie widzę. Nastąpiła chwila ciszy, po czym Freddy parsknął śmiechem. Reklama na MySpace, zajebiste. Ta pewnie próbowała wmówić Timowi, że blogi są kolejnym krokiem milowym, jeśli chodzi o marketing w mediach społecznościowych. Blogi na GeoCities. Znowu ten zimny, okrutny, kpiący śmiech, poczułam ucisk w żołądku. Ciężko pracowałam na to, żeby być tu, gdzie jestem. Po egzaminach końcowych w liceum rozpaczliwie chciałam studiować projektowanie, ale nie było nas na to stać. Mama pracowała na dwa etaty i przyszedł czas, żebym zaczęła pomagać jej finansowo. Była mi jej to winna. Po dziesiątkach rozmów kwalifikacyjnych i dwóch latach pracy w hotelowym barze, w końcu zaproponowano mi stanowisko asystentki do spraw marketingu w firmie softwareowej. Moja szefowa Wiki była fantastyczna. Wzięła mnie pod swoje skrzydła i nauczyła wszystkiego, co sama wiedziała. To było dwanaście lat temu, w czasach, gdy marketing zaczynał dopiero raczkować. Ale pokochałam tę pracę. I nadal ją kocham. Panno Willis, zawołała recepcjonistka, kiedy przecinałam hol, czując jak krew dudni mi w uszach. Panno Willis, pani karta. Usłyszałam okrzyk zdumienia, skrzypienie gumowych podeszw na płytkach i kolejną salwę śmiechu. Kiedy dotarłam do salonu hotelowego, po Freddy mimo nie było już śladu. Mohamed prycha przez sen, wyrywając mnie z zamyślenia. Skupiam się na mokrej, lśniącej drodze. Brzawka, która osiadła nam na włosach i twarzach, kiedy po ósmej rano wyruszaliśmy w drogę, zmieniła się w grad. Wycieraczki pracują jak szalone, piszcząc za każdym razem, kiedy przesuwają się w lewo. Niebo jest czarne jak atrament, i widzę tylko czerwono-pomarańczową smugę świateł samochodu, który jedzie przed nami. W końcu wjeżdżamy na M25. Niedługo będziemy w Londynie. Podrzucę chłopaków na stację metra i pojadę do domu. Nie wiem tylko, czy tego chcę. Pisk, świst, pisk, świst. Wycieraczki pracują do rytmu z moim pulsem. Wypiłam za dużo kawy i mam wrażenie, że serce wyskoczy mi z piersi za każdym razem, gdy przypominam sobie wczorajsze słowa Frediego. Po tym, jak wyszedł z salonu hotelowego, napędzana złością i oburzeniem, szukałam go na parterze, ale w końcu dałam sobie spokój i wróciłam do pokoju, żeby zadzwonić do Aleksa. Mojego chłopaka. Nie odebrał po pierwszym sygnale, ani po drugim. Nie przepada za rozmowami telefonicznymi. Ale chciałam usłyszeć jego ciepły głos. Potrzebowałam, żeby ktoś mi powiedział, że wcale nie jestem taka zła, że znam się na tym, co robię, i że wszystko będzie dobrze. Wysłałam mu wiadomość. Miałam naprawdę kiepski wieczór, nie musimy rozmawiać długo, po prostu chcę cię usłyszeć. Kilka sekund później dostałam odpowiedź. Sorki, prawie już śpię. Możemy pogadać jutro? Szorstki ton wiadomości pozbawił mnie resztek wiary w siebie. Ja i Aleks oddalaliśmy się od siebie. Czułam to już od jakiegoś czasu, ale byłam zbyt przerażona, żeby podjąć ten temat, bo nie miałam siły naprawiać tego, co się zepsuło. Ani głowy do tego, żeby radzić sobie z rozstaniem. Rzuciłam się więc w wir pracy. Czasami zostawałam w firmie dłużej, bo nie mogłam znieść myśli, że po powrocie do domu Będziemy siedzieć z Aleksem na przeciwnych końcach kanapy, ignorując dzielącą nas przestrzeń, ale czując jej ciężar, tak wielki i prawdziwy, jakby była żywym człowiekiem. Może nie powinnam startować na stanowisko dyrektora do spraw marketingu? Może powinnam rzucić pracę, zostawić Aleksa i przeprowadzić się na wieś? Mogłabym pracować jako wolny strzelec, kupić małą chatkę i psa, chodzić na długie spacery i wypełniać płuca czystym powietrzem. Zdarzają się dni w firmie, kiedy czuję, że nie mogę oddychać. I to nie tylko przez smog. Na szczycie drabiny powietrze jest rzadsze, a ja trzymam się i przerażona, że mogłabym spaść. Gdyby tak się stało, Freddy byłby przeszczęśliwy. Pisk, świst, pisk, świst. Do domu, do domu. Kulki gradu coraz większe odbijają się od przedniej szyby i spadają z maski samochodu. Podskakuje jak oparzona na czyjeś chrapnięcie, zaraz jednak znowu robi się cicho. Od jakiegoś czasu jadę za tym samym samochodem i utrzymujemy stałą prędkość 110 km na godzinę. Jest zbyt niebezpiecznie, żeby wyprzedzać. A poza tym czerwone światła przeciwmgielne, widoczne z bezpiecznej odległości, działają na mnie uspokajająco. Pisk, świst. Pisk, świst. Do domu. Do domu. Słyszę przesadnie głośne ziewnięcie. To Freddy przeciąga się z ramionami nad głową i przez chwilę się wierci. A no, możemy się zatrzymać na stacji benzynowej? Muszę skoczyć do kibelka. Dojeżdżamy do Londynu. Możesz zmniejszyć ogrzewanie? Prosi, kiedy odrywam wzrok od lusterka wstecznego i spoglądam na drogę. Pocy się jak świnia. Nie mogę. Nie działa nawiew na przednią szybę i wszystko paruje. E, no to otworzę okno. Nie, Freddy. Czuję, jak ogarnia mnie wściekłość, kiedy pochyla się i sięga do przycisku opuszczania szyby. Zostaw to, Freddy. Wszystko dzieje się w mgnieniu oka. W jednej chwili przede mną jest samochód i ciepła pokrzepiająca czerwień tylnych świateł, a zaraz potem samochód znika. Jest tylko świetlna smuga i ryk klaksonu, gwałtowny i rozpaczliwy. Jakaś siła ciska mną w lewo, kiedy auto przewraca się na bok, i słyszę tylko chrzęst gniecionej blachy, szczęk tłuczonego szkła i krzyk. Potem nie słyszę już nic. Rozdział trzeci. Dwanaście godzin po wypadku. Ktoś jest w pokoju. Oczy mam zamknięte, ale wiem, że nie jestem sama. Czuję ciężar czyjegoś spojrzenia, jest jak ukłucie na skórze. Na co czekają? Aż otworzę oczy? Chcę to zignorować i na powrót zapaść w sen, ale żołądek podchodzi mi do gardła, a skóra wydaje się dziwnie napięta. Chcę mnie skrzywdzić. Wrogość przykuwa mnie do łóżka niczym łańcuch. Muszę się obudzić. Muszę wstać i uciec. Ale nie mogę się poruszyć. Coś ciąży mi na piersi i przygważdża mnie do łóżka. Anno, Anno, słyszysz mnie? Głos pojawia się w mojej świadomości i zaraz później znika. Tak, mówię, lecz głos rozbrzmiewa wyłącznie w mojej głowie. Nie mogę poruszać ustami. Nie mogę zmusić się do mówienia, mogę jedynie poruszać oczami. ktoś idzie w moją stronę Czuję na sobie spojrzenie zimnych niebieskich oczu. Nie widzę rysów, nosa, ani ust znajomej topografii twarzy tylko napiętą gładką skórę. Nie bój się, podchodzi bliżej urywane ruchy jak w stop -klatce. ruch bez ruch, ruch bez ruch, coraz bliżej zaciskam powieki. To nie dzieje się, naprawdę, to sen. Muszę się obudzić. Właśnie tak, Anno. Zamknij oczy i zaśnij. Nie walcz z tym. Zapomnij o bólu i poczuciu winy. Jaśnie. To musi być sen. Jest jednak zbyt realny. Widziałam przecież niebieskie zasłony zawieszone na białym stalarzu wokół mojego łóżka? Biały koc i rysującą się pod nim wypukłość moich stóp? Nie! Nie, przestań! Krzyczę, ale głos nie opuszcza mojej głowy. Nie mogę się ruszać. Mogę tylko wściekle mrugać, wysyłać milczący sygnał SOS. Kiedy czuję, jak ktoś chwyta mnie za nadgarstek, zamierza mnie skrzywdzić, a ja nie mogę zrobić nic, żeby go powstrzymać. Otwórz oczy, Anno. Wiem, że mnie słyszysz. Anno, otwórz oczy. Alex? Jest obok mnie. Twarz ma ściągniętą ze zmartwienia, oczy podkrążone. A na brodzie i policzkach widać kilkudniowy zarost. Anno, w grzbiet dłoni mam wbitą igłę. Alek zbierze mnie za rękę i kciukiem delikatnie kreśli okręgi na mojej skórze. Ostry ból niczym strzała mknie w górę ramienia. Przestań. Słowo pozostaje wyłącznie w mojej głowie. Dlaczego nie mogę mówić? Ogarnia mnie fala paniki. Odpoczywaj, odpoczywaj. Alex kładzie mi rękę na ramieniu i przytrzymuje na łóżku. Alex, gdzie ja jestem? Z parawanu otaczającego łóżko zwisa niebieska zasłona, biały koc jest jak kokon, który uniemożliwia poruszanie się. Na końcu łóżka widzę niewielki pagórek moich stóp. Czy nadal śpię? To nie pozbawiony twarzy nieznajomy zaciska palca na moim nadgarstku, tylko Aleks. Skupiam się na swojej dłoni i napinam mięśnie przedramienia. Palce przykurczają się i czuję pod opuszkami miękkość skóry. A więc nie śpię. Jestem świadoma. Już dobrze, mówi Aleks, myląc ulgę w moich oczach ze strachem. Ostrożnie przysiada na łóżku, uważając na moje nogi. Nie próbuj mówić. Miałaś wypadek. Jesteś w szpitalu Royal Free w Hampstead. Miałaś krwotok wewnętrzny i przeszłaś operację. Musieli. dotyka szyi? Musieli podłączyć cię do respiratora. Lekarze mówią, że przez kilka dni może boleć cię gardło, ale wyzdrowiejesz. To pieprzony cud, że! Przełyka Astrudem ślinę i odwraca wzrok. Przeżyłam? Wspomnienie wraca nagle i z siłą wielkiej ciężarówki wbija się w mój umysł. Zamykam oczy i próbuję odsunąć to wspomnienie, ale nie znika. Byłam w samochodzie. Prowadziłam, padał grat, wycieraczki chodziły w te, i we, w te, w te, i we. Podnoszę ręce i zakrywam twarz, kiedy ciężarówka wbija się w bok samochodu. Pas bezpieczeństwa wrzyna mi się w obojczyk i pierś, gdy szarpnięcie wyrywa mnie do przodu, a zaraz potem obracam się i wiruję, uderzam głową w kierownicę, zagłówek i szybę. Wyciągam ręce, próbując się czegoś pochwycić, szukam zaczepienia, żeby przygotować się na siłę uderzenia. Nic. Wszyscy krzyczą, a ja mogę się tylko modlić. Anno, proszę. Mam mglistą świadomość, że ktoś chwyta mnie za łokieć i ciągnie za ręce, żeby odsunąć je od twarzy. Przestań, Anno. Proszę, przestań krzyczeć. Anno, Anno. Jestem Beka, pielęgniarka. Ktoś dotyka moich palców zaplątanych we włosy. Zaciskam je jeszcze bardziej. Nie puszczę, nie mogę. To moja wina? Głos Aleksa pojawia się w mojej głowie i zaraz znika. Nie powinienem był mówić jej o wypadku, kurwa. Czy ona przestanie, to naprawdę. Nie mogę, nie wiem. Już dobrze. Już dobrze, jest zdezorientowana. Jedna z pielęgniarek mówiła, że kiedy obudziła się po operacji, zachowywała się agresywnie. Ktoś znowu ciągnie mnie za ręce, czuję zapach kawy. Anno, kochanie, boli cię? Możesz otworzyć oczy? Proszę. Czemu ona tak krzyczy? Nie może pani czegoś? Może pan wcisnąć przycisk alarmowy? Przycisk alarmowy? Czemu? Co się? Chcę, żeby obejrzał ją lekarz. Może pan wcisnąć? Wyjdzie z tego? Spojrzała na mnie, próbowała coś powiedzieć. Myślałem: Anno? Anno, możesz otworzyć oczy? Nazywam się Beka Porter. Jestem pielęgniarką. Leżysz w szpitalu. Boli cię coś? Przepraszam. Proszę zaczekać za parawanem. Jestem doktor Nowak. Dziękuję. A więc kogo my tu mamy? Anna Willis. Wypadek drogowy. Uszkodzona śledziona. Obudziła się po operacji. Narządy wewnętrzne w porządku. Spała przez ostatnią godzinę. Kilka minut temu usłyszałam jak krzyczy i... Dobrze. Anno, obejrzę twój brzuch, zgoda? Kiedy naciskam tutaj, boli? Nie, tam nie boli. Boli tutaj, w głowie. Wiem, że gdzieś tutaj są pielęgniarki. Słyszę ciche skrzypienie butów na linoleum, ale nikogo nie widzę. Mam wrażenie, że całą wieczność rozglądam się po sali. Większość pacjentów śpi, czyta albo ogląda filmy na iPadach. Wszyscy poza młodą kobietą z naprzeciwka, która nie śpi i wydaje się niespokojna. Jest młodsza ode mnie, dobiega trzydziestki, ma pociągłą twarz i ciemne włosy, upięte niedbale w kok na czubku głowy. Kiedy nasze spojrzenia spotkały się po raz pierwszy, uśmiechnęłyśmy się do siebie i skinęłyśmy sobie głowami, a zaraz potem odwróciłyśmy wzrok. Ale co jakiś czas zerkamy na siebie, i coraz bardziej mnie to krępuje. Gardło mam dalej zbyt obolałe, żeby powiedzieć cokolwiek głośniej. A żeby z nią porozmawiać, musiałabym podnieść głos. Mimo wszystko czuję, że powinnam przeprosić. Pewnie była tu zeszłej nocy, kiedy darłam się w niebo głosy. Musiało się nieźle wystraszyć. Wszyscy musieli się wystraszyć. Nie wiedziałam nawet, co się dzieje, dopóki pielęgniarka beka nie obudziła mnie, żeby zmierzyć mi ciśnienie i zapytać, jak się czuję. Po tym, jak podali mi środki uspokajające, zawieźli mnie na rezonans, bo bali się, że operacja się nie udała i znowu mam krwotok. Niewiele pamiętam tylko o biały sufit upstrzony światłami, które przemykały mi nad głową, kiedy wieźli mnie w głąb korytarza i niskie buczenie rezonansu. Najwyraźniej Alex czekał w szpitalu do końca badania, a gdy upewnił się, że nic mi nie będzie, posłuchał pielęgniarki i wrócił do domu, żeby się zdrzemnąć. Podziękowałam Bece za opiekę i przeprosiłam, że krzyczałam, chociaż pamiętam wszystko jak przez mgłę. Przez cały czas miała przyklejony do twarzy miły uśmiech. Ale kiedy zapytałam o swoich kolegów z pracy mina jej zrzedła. Nie jestem pewna, odparła. Wiem, że kierowca ciężarówki trafił do innego szpitala, ale nie mam informacji o twoich kolegach. Spróbuję się czegoś dowiedzieć, dobrze? Później już jej nie widziałam. Następnym razem ciśnienie mierzyła mi inna pielęgniarka. Poinformowała mnie, że Beka skończyła zmianę i wróci dopiero jutro. Ją też zapytałam, czy wie, co się stało z pozostałymi pasażerami. Odparła, że nie wie, ale zapyta. Kiedy zobaczyłam ją następnego dnia rano, powiedziała, że przeprasza, ale nie miała czasu dowiedzieć się czegoś więcej. Dodała, że niedługo przyjdzie lekarz, który na pewno odpowie na moje pytania. Wtedy zaczęłam panikować. Gdzie byli Freddy, Peter i Mohamed? Leżeli w innej sali? A może ich obrażenia nie były takie poważne? Może wyszli z wypadku bez szwanku? Przeszli w szpitalu serię badań i wrócili do domu, ale. Ścisnęło mnie w żołądku, kiedy przypomniałam sobie słowa Aleksa o tym, że to cud, że przeżyłam. Słyszę poskrzypywanie kółek na linoleum i odwracam głowę. W drzwiach pojawia się pielęgniarka z wózkiem. Przepraszam, siostro, podnoszę rękę i macham, ale ona nie patrzy w moją stronę, a mój głos jest niewiele głośniejszy od szeptu. Zrozpaczona odprowadzam ją wzrokiem, kiedy skręca w lewo i idzie dalej. Przepraszam, siostro. Kobieta w łóżku naprzeciwko krzyczy tak głośno, że wszystkie głowy również pielęgniarki odwracają się w jej stronę. Wskazuje na mnie, kiedy pielęgniarka podchodzi, wciąż pchając przed sobą wózek. Ta pani czegoś potrzebuje. Uśmiecham się z wdzięcznością i próbuję usiąść, lecz czuję się, jakby ktoś pociął mi mięśnie brzucha i jedyne co mogę zrobić, to delikatnie wyciągnąć szyję. Wszystko w porządku? Dopiero teraz widzę, że to Beka, ta, która wczoraj była dla mnie taka miła. Proszę! Mówię błagalnym głosem. Odchodzę od zmysłów. Muszę wiedzieć, co stało się z moimi kolegami, z ludźmi, którzy byli ze mną w samochodzie. Muszę wiedzieć, czy nic im nie jest. Mam wrażenie, że gdy na mnie patrzy, jej oczy zachodzą mgłą. Są jak okiennice, za którymi ukrywa to, co czuję, żebym nie musiała tego oglądać. Spuszcza wzrok na zegarek, który ma przyczepiony do fartucha. Twój chłopak przyjedzie za mniej więcej półtorej godziny. Myślę, że lepiej będzie, jeśli on. Proszę. Błagam. Proszę, powiedz mi, to zła wiadomość, tak? Możesz mi powiedzieć, jakoś to zniosę. Patrzy na mnie, jakby wątpiła, czy rzeczywiście to zniosę, po czym wzdycha i bierze płytki oddech. Jeden z Twoich kolegów jest w naprawdę ciężkim stanie. Mówi cicho. Ma złamany kark w kilku miejscach. Zakrywam usta dłonią, próbując tłumić krzyk. Napróżno. Ale jego stan jest stabilny, dodaje Beka. Powinien dojść do siebie. Który? Beka krzywi się, najwyraźniej już żałuje, że zaczęła ze mną rozmawiać. A może to poufne informacje? Proszę, powiedz mi, który. Mohamed Khan. A pozostali? Peter Cross. Freddy Lang. Kiedy spuszcza wzrok, łzy napływają mi do oczu. Nie. Nie, proszę. Proszę, niech oni... Proszę. Beka bierze mnie za rękę i mocno ściska. Tak mi przykro, Anno. Robiliśmy co w naszej mocy. Rozdział czwarty. Mohamed. Umysł Mohameda jest szary i mętny, jak gdyby jego żyły i naczynia włosowate nie przewodziły środków przeciwbólowych, lecz gęstą, ciemną mgłę. Mohamed lubi tę mgłę, bo nie tylko uśmierza ból w jego ciele, ale też wprawia w otępienie mózg. Za każdym razem, gdy próbuje uczepić się, jakiegoś uczucia złości, żalu, strachu, te odpływają w oparach mgły. Jako nastolatek zmagający się z burzą hormonów i widmem egzaminów, spoglądał tęsknie na swojego psa, Sonika, który leżał skulony na podłodze obok biurka i żałował, że nie mogą zamienić się miejscami. Zastanawiał się, jakby to było być psem. Znajdować przyjemność w zwykłych rzeczach, jedzeniu, zabawie czułości i nie nabijać sobie głowy myśleniem o przyszłości, śmierci, naturze nieskończonego wszechświata, globalnym ociepleniu, wojnach i chorobach. Psu niewiele potrzeba do szczęścia. Wystarczyło bieganie po dworze, ganianie za piłką i drapanie się za uszami. A jemu? Musiał mieć towarzystwo kumpli, przesiadywać do późna, oglądać filmy, grać w Playstation. Psy żyły chwilą! On nie. Uczył się do egzaminów, których wyniki miały zaważyć na jego przyszłości. Teraz czuje się trochę jak sonik. Leży i nie myśli, tylko oczeka. Chociaż sam właściwie nie wie na co. Dostrzega kątem oka ruch i odwraca głowę. Nie rozpoznaje stojącego w drzwiach niskiego mężczyzny w średnim wieku i garniturze. Ale przygląda mu się i zauważa, jak tamten ściąga brwi i przebiega wzrokiem leżące na wznak ciała na metalowych szpitalnych łóżkach. To odwiedzający, który szuka kogoś bliskiego. Lekarze specjaliści wyglądają na pewnych siebie, kiedy wchodzą na oddział. W mglistych oparach myśli Mohameda pojawiają się dwa nowe uczucia, które zamiast zniknąć, splatają się, wnikają w jego piersi i owijają wokół serca. Rozczarowanie i żal. Odwraca głowę od drzwi i zamyka oczy, jednym uchem słuchając plaskania skórzanych podeszew na wyłożonej linoleum podłodze. Ten dźwięk tak bardzo różni się od miękkich kroków pielęgniarek. Przybiera na sile, a zaraz potem słychać kaszlnięcie. Mohamed? Mohamed otwiera oczy. Niski mężczyzna w garniturze stoi w nogach jego łóżka. Ręce trzyma w kieszeniach, a na jego twarzy malują się niepokój i determinacja. W wydatnym nosie i silnej szczęce jest coś znajomego. Ale Mohamed jest zbyt zmęczony, żeby dociekać, co to takiego. Tak, to ja, mówi. Kim pan jest? Mogę? Mężczyzna wskazuje, stojące obok łóżka krzesło. A on, nie widząc powodu, dla którego miałby mu odmówić, kiwa głową. Steve przedstawia się nieznajomy. Podciąga nogawkę spodni z grubego materiału i siada. Jest przysadzisty, bardziej umięśniony niż gruby, myśli z goryczą Mohamed i odruchowo zerka na własne nogi owinięte szpitalną kołdrą. Steve Lang, ojciec Frediego. Mohamed patrzy na niego zdumionym wzrokiem. Przez parę sekund ma kompletny mętlik w głowie. Powiedzieli mu, że Freddy zginął w wypadku. Po co więc Steve Lęk miałby przychodzić do szpitala? Chyba, że w jego sercu pojawia się promyk nadziei. Chyba, że Freddy wcale nie zginął. Czy lekarze mogli się pomylić? Czy on mógł się pomylić? Może był zbyt otumaniony i źle zrozumiał słowa pielęgniarki? Może... Nadzieja rozwiewa się, pozostawiając w piersi Mohameda pustą rozpadlinę. Nikt się nie pomylił. Pamięta, jak płakał, kiedy się dowiedział. Przez długi czas nie mógł się uspokoić. Płakał nie tylko nad Freddim i Peterem, ale też nad sobą. Przyniosłem ci czasopisma. Mówi Steve Lang. Sięga do torby i kładzie na stoliku stos magazynów filmowych i muzycznych, a także batonik galaksji paczkę skitlesów i żelki. Czekoladki i takie tam. Dzięki. Patrzą na siebie na tyle długo, że sytuacja robi się niezręczna. W końcu ojciec Frediego spuszcza wzrok i opiera dłonie na kolanach. Dobrze ci widzieć w takim. Kręci gwałtownie głową i spogląda na Mohameda. Nie, wybacz, stary. Mógłbym ci wciskać, kit, o tym, jak dobrze wyglądasz i tak dalej, ale to nie w moim stylu. Mówi jak jest. Zresztą, pewnie masz dość tego, że wszyscy chodzą wokół ciebie na paluszkach i powtarzają ci, żebyś myślał pozytywnie. Milknie, lecz nie na tyle długo, by Mohamed zdążył cokolwiek powiedzieć. Prawda jest taka, że to, co się stało z tobą, Peterem i moim Fredim, to pieprzona farsa. Tragedia. To nie powinno się było wydarzyć, mo. Nie powinno się było, kurwa. Odwraca głowę, gdy łzy napływają mu do oczu. Przykro mi. Mówi Mohamed przez ściśnięte gardło. W związku z Fredim. To był naprawdę świetny gość. To prawda. Steve Lang ociera oczy wierzchem dłoni i patrzy na niego. Usta ma zaciśnięte. I ja. Słowa więzną Mohamedowi w gardle. Chcę powiedzieć ojcu Frediego, że stara się nie myśleć o jego synu, bo za każdym razem, gdy wyobraża sobie jego śmierć i uświadamia sobie, że nigdy więcej go nie zobaczy, czuje się, jakby opuszczał własne ciało i wirował tysiąc kilometrów nad ziemią niezwiązany z niczym ani z nikim, przestraszony i pozbawiony wszelkiej kontroli. To właśnie chce mu powiedzieć, ale tego nie zrobi, bo nie mówi się takich rzeczy, zwłaszcza komuś, kogo dopiero poznałeś. Nawet nie wyobrażam sobie, jak musi być panu ciężko. Steve lęk kiwa głową, ból w jego oczach przygasa. Rozmowa wróciła na bezpieczne tory, zwykłą, niewinną wymianę uprzejmości. Ech, chodzi o to, mo. Przyszedłem tu po to, żeby zapytać cię, co właściwie się stało. Nie chodzi mi o szczegóły dodaje pospiesznie, wyczuwając zakłopotanie młodego człowieka. Nie chcę, żebyś opowiadał mi o wypadku. Nie to byłoby okrutne, a ja nie jestem okrutny. Przeżyłeś to raz i nie ma potrzeby, żebyś przechodził przez to znowu. Chyba, że... Urywa. Serce Mohameda zamiera w piersi. Chyba, że co? Chyba, że będziesz świadkiem w sądzie, ale z tego, co powiedzieli mi twoi rodzice, raczej nie wyjdziesz stąd na czas. Krzywi się. Wybacz, stary. Nie chcę być nietaktowny. Rozmawiał pan z moimi rodzicami? Tak. Twój szef... Tim jakiś tam skontaktował mnie z nimi. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu. Nie. Oczywiście, że nie. Po chwili milczenia, która zdaje się trwać całą wieczność, Steve odchrząkuje. Próbuję to zrozumieć, mo. Próbuję pojąć, co się stało. Wiem, że policja prowadzi dochodzenie, ale to moje prywatne śledztwo dla spokoju ducha. Oczywiście. Zacznijmy od Anny Willis. Co o niej myślisz? Mohamed zamyka oczy na ułamek sekundy i zaraz je otwiera. Co pan chce o niej wiedzieć? Steve unosi brwi. Wszystko. Rozdział piąty. Anna. Trzy tygodnie po wypadku. Środa, 14 marca. W ciągu ostatnich trzydziestu minut cmentarz w sercu West Sussex zmienił się z cichej oazy spokoju w siedlisko smutku i rozpaczy. Patrzyłam na siedemdziesięciu, może stu żałobników, wszystkich w czarni, z pochylonymi głowami, spuszczonym wzrokiem i zaciśniętymi ustami, jak szli wysypaną żwirem ścieżką od bramy do otwartych drzwi kościoła. Burczy mi w brzuchu, i żeby go uciszyć przyciskam do niego dłoń zaciśniętą w pięść. Znowu zapomniałam zjeść śniadania. Potem, jak pielęgniarka powiedziała mi, że dwóch moich kolegów nie żyje, nie jadłam przez dwa dni. Jak mogłam jeść płatki i popijać herbatę, jak gdyby nigdy nic się nie stało? Jak mogłam się śmiać i rozmawiać z pielęgniarkami, kiedy Peter i Freddy leżeli w kostnicy? Zamiast tego płakałam. Płakałam i płakałam i odwracałam głowę od każdego, kto przychodził mnie odwiedzić. Zaciskałam powieki, żeby nie widzieć twarzy wykrzywionych troską na którą nie zasługiwałam. Dopiero gdy doktor Nowak zagroził, że jeśli nie zacznę jeść, będą mnie karmić przez rurkę, w końcu zgodziłam się zjeść pół tostu. No, Aleks dotyka mojego ramienia. Myślę, że powinniśmy wejść do środka. Zaraz się zacznie. Droga z mieszkania do samochodu zajęła mi piętnaście minut i teraz, kiedy zaparkowaliśmy, nie chcę wysiadać. Wjeździe samochodem przeraża mnie wszystko. Ruch. Bliskość innych samochodów, gwałtowne skręty na rondach. Ze szpitala do domu udało mi się dotrzeć tylko dlatego, że przez całą drogę miałam zamknięte oczy, a Alex w kółko puszczał moją ulubioną płytę. Kiedy w końcu podjechaliśmy pod dom, czubki palców miałam czerwone i zdrętwiałe, tak mocno ściskałam pas bezpieczeństwa. Teraz przyciskam gorący policzek do chłodnej szyby, ale to nie przynosi ulgi obolałym trzewiom, które podchodzą mi do gardła. Nie mogę tam iść, Alex. Co ja? Co mam powiedzieć jego rodzicom? To, co zwykle mówią ludzie w takich sytuacjach. Przykro mi z powodu państwa straty i tak dalej, i tak dalej. Albo w ogóle nic nie mów. Dzwoniłaś do nich tydzień temu. Nie musisz znów przez to przechodzić. Potrzebowałam dwóch dni, żeby zebrać się na odwagę i zadzwonić do Maureen i Arnolda Crossów. Byłam szefową Petera. Musiałam z nimi porozmawiać. Ale przecież prowadziłam samochód, który dachował na autostradzie M25 i w którym zginął ich syn. Gdybym była skupiona jak należy, gdybym patrzyła w boczne lusterka, zamiast spoglądać na Frediego we wstecznym, zobaczyłabym półtonową ciężarówkę zjeżdżającą wprost na nas z sąsiedniego pasa. Zdążyłabym zareagować. Peter nadal by żył. Gdybym pozwoliła Frediemu otworzyć okno, a złość o to, co powiedział poprzedniego wieczoru, nie przyćmiłaby mi umysłu, życie trzech osób i wszystkich tych, którzy je kochali, nie ległoby w gruzach. Telefon odebrał przyjaciel rodziny państwa Krosów. Powtórzył na głos moje imię i nazwisko, jakby mnie anonsował. Nastała chwila ciszy, po czym usłyszałam cichy, kobiecy głos. Nie chcę z nią rozmawiać. Kiedy zaraz potem starszy mężczyzna rzucił, ja to zrobię. Ze strachu zrobiło mi się słabo: ojciec Pitera. Po tym jak powiedział Halo, przez kilka sekund nie mogłam wydusić słowa, tak bardzo miałam ściśnięte gardło. Przepraszam, powtarzałam w kółko. Tak bardzo, bardzo mi przekro, nigdy sobie nie wybaczę. Cisza, która nastała później, ciągnęła się w nieskończoność, a ja przygotowywałam się na wybuch wściekłości. Zasługiwałam na nią. Tymczasem mężczyzna powiedział tylko: Tęsknimy za nim. Na dźwięk tych słów łzy popłynęły mi po policzkach. Oboje za nim tęsknimy dodał. Za każdym razem, kiedy dzwoni telefon, myślimy, że to on. Że martwi się rwą kulszową Maureen. Albo chce się mnie poradzić w sprawie ogrodu. Czasami głos mu się załamał. Odchrząknął więc i głośno wydmuchał nos. Podobno kobieta, która prowadziła ciężarówkę, zasnęła za kierownicą. Nie była pod wpływem alkoholu ani narkotyków. Po prostu zasnęła na niecałe trzydzieści sekund. Niech mi pani powie, że Peter nie cierpiał. Błagał. Tylko tyle, proszę. Anno? Aleks szturcha mnie delikatnie. Słyszałaś, co powiedziałem? Nie, przepraszam, ja. Oni nie winią cię o to, co ci stało. Nikt cię nie wini. Ojciec Frediego. Był zły, właśnie zginął jego syn. Wybacz. Przeprasza pospiesznie, kiedy gwałtownie odwracam się w jego stronę. Wiem, wiem. Po rozmowie z ojcem Petera nie byłam w stanie wykonać drugiego telefonu, więc do Steve'a Lenga zadzwoniłam dopiero następnego dnia. Ręka wciąż mi drżała, kiedy sięgnęłam po telefon, ale nie byłam już tak przerażona jak poprzednio. Wiedziałam, czego się spodziewać, bólu, smutku, rozpaczy i niedowierzania. Dlatego postanowiłam, że tym razem powiem kilka słów pocieszenia o tym, jak lubiany był Freddy, o jego osiągnięciach i że będę cierpliwie odpowiadała na pytania Stevea Lenga. Tyle, że ojciec Frediego nie był taki jak Arnold Cross Gdy się przedstawiłam, naskoczył na mnie. Jak śmiem wydzwaniać do niego w takiej chwili? To przez moje zaniedbanie zginął jego syn, mojej i firmy, w której pracuję. Czy mam dzieci? Czy mam pojęcie, przez jakie piekło przechodzi rodzic, które przeżył własne dziecko? Próbowałam przeprosić, ale nie dopuścił mnie do słowa. Czy kiedykolwiek wcześniej prowadziłam samochód w takich warunkach? Czy mam jakieś punkty karne? Czy zatrzymywano mnie za przekroczenie prędkości? I czy składałam wnioski o odszkodowanie w ubezpieczalni? Mogłam tylko gapić się w biel ściany przede mną, podczas gdy on ciskał gromy i przelewał na mnie złość i żal. Do Mohameda i jego rodziców nie zadzwoniłam. Jeszcze w szpitalu zapytałam pielęgniarkę, czy mogłabym wziąć wózek i pojechać go odwiedzić, ale odparła, że Mo nie życzy sobie żadnych gości. Kiedy kilka dni później zapytałam ponownie i powiedziano mi, że Mo nie chce mnie widzieć i lepiej będzie, jeśli nigdy więcej nie poruszę tego tematu. Prokuratura nie wniesie oskarżenia przeciwko tobie, mówi teraz Alex. Szukają haka na tę kobietę, która jechała ciężarówką. Ale może Steve Lang miał rację? Nigdy wcześniej nie jechałam autostradą na oblodzonej drodze. I wracamy do domu. Aleks uruchamia silnik. Przyjazd tutaj był błędem. Nie. chwytam dłonią kierownicę. Muszę to zrobić. W ławkach nie ma już miejsc, więc stoimy ściśnięci w tłumie na tyłach kościoła. Aleks napiera na moje prawe ramię, a wysoki, łysy mężczyzna bez przerwy trąca mnie w lewe. Mimo pomarańczowego blasku piecyków gazowych, które ustawiono z tyłu. Ludzie z przodu są okutani w czapki, palta i szaliki. Tim, mój szef, siedzi w jednej z ostatnich ławek, ale to od kobiety w pierwszym rzędzie nie mogę oderwać wzroku. Widzę tylko tył jej siwej głowy, a ponieważ opiera ją na ramieniu siedzącego obok mężczyzny, domyślam się, że to matka Petera. Znowu ogarnia mnie poczucie winy i czuję pod powiekami palące łzy. To przeze mnie jesteśmy tu dziś. I to przeze mnie, Peter. Na moją twarz pada cień i czuję, jakby całe powietrze uleciało mi z płuc. W drzwiach kościoła pojawia się trumna, niesiona wysoko na ramionach sześciu posępnych mężczyzn. Wszelkie poszeptywania milkną, jak gdyby ktoś nagle wyłączył głos. Aleks ściska moją dłoń i robi krok w tył, pociągając mnie za sobą. Chcę patrzeć na niego pod nogi wszędzie byle nie na lśniącą drewnianą skrzynię, która zdaje się przepływać obok mnie. Nie pochylam jednak głowy ani nie spuszczam wzroku. Muszę stawić czoło złu, jakie wyrządziłam. Jestem to winna Peterowi. Ale moja odwaga nie trwa długo. Z chwilą, gdy niosący trumne skręcają w nawę główną, nogi uginają się pode mną. Muszę stąd wyjść mówi do aleksa szlochając muszę zaczerpnąć powietrza. Pójdę z tobą. Nie dotykam jego ramienia. Zaraz wrócę. Po prostu muszę pobyć chwilę sama. Puszczam mnie, lecz czuję na sobie ciężar jego spojrzenia, kiedy mijam go, i zaczynam przeciskać się między żałobnikami. Na zewnątrz, mimo marcowego chłodu, zdejmuję czapkę, kurtkę i szalik, w których się duszę. Oddycham głęboko, wypełniając płuca zimnym powietrzem i pozbywając się wilgotnego, pełnego smutku zapachu kościoła. Ściskam mnie w żołądku. Czuję na języku smak żółci i przez upiorną chwilę myślę, że zwymiotuję. Oddycham płytko, walcząc z torsjami i patrzę w bezchmurne szare niebo, czekając aż miną. Potem ruszam przed siebie. Podchodzę do kolejnych nagrobków, czytam inskrypcje z nazwiskami i datami. Zauważam kwiaty albo ich brak. To tylko częściowo odwraca moją uwagę. Za każdym razem, gdy mijam grób kogoś, kto umarł młodo, czuję się zagubiona we mgle smutku i żalu. Jeden grób szczególnie mnie zasmuca. Na nagrobku widnieją imiona i nazwiska mężczyzny i kobiety: Johna i Elizabeth Oaksów. On zmarł w wieku 59 lat w 1876 roku. Ona 20 lat później w wieku 76. Poniżej widnieją imiona ich dzieci: Alberta. Emily, Charlotte, Eduarda, Marty i Tomasa. Sześcioro dzieci i żadne z nich nie dożyło piątych urodzin. Grób jest stary i zaniedbany. Imiona dzieci porosły mchem, a strzegący go anioł niszczeje. Rysy jego twarzy zatarły się z czasem. Patrzę na zmarzniętą, zimną ziemię wokół grobu, szukając stokrotek albo mleczy, z których mogłabym zrobić bukiecik i związać gość bułami trawy. Moją uwagę przykuwa kępka przebiśniegów, rosnących pod drzewem. Kłócam przy nich, chwytam młodyżkę między kciuka, palec wskazujący i zamieram. Ktoś mnie obserwuje. Czuję na sobie spojrzenie, które ciąży mi na barkach i przygniata do ziemi. Odwracam się, spodziewając się zobaczyć fotografa, czającego się za którymś z nagrobków, albo dziennikarza w czerni, z wypisanym na twarzy udawanym smutkiem. Lokalna prasa nęka mnie, odkąd wyszłam ze szpitala. Ale ktokolwiek mi się przygląda, nie jest zainteresowany rozmową. Dostrzegam tylko skrawek czarnego płaszcza albo kurtki znikający za rogiem kościoła. Zostawiam w spokoju przebiśniegi. Nagle odstręcza mnie myśl, że miałabym je zerwać i pozostawić aż zwiędną na grobie, i wracam do kościoła. Kiedy zbliżam się do zasłanego liśćmi przedsionka, drzwi się otwierają i Alex wychodzi przy pierwszych dźwiękach: All things bright and beautiful. Wszystko w porządku? Pyta, patrząc mi w oczy. Niezupełnie. Nie. Chcesz tam wrócić. Zerkam w tę stronę, gdzie przed chwilą zniknęła odziana na czarno postać. Nikogo tam nie ma. Tylko rzędy szarych nagrobków, starych i nowych. I oddech więźnie mi w gardle, kiedy zauważam ją po raz pierwszy. Ziejącą w ziemi głęboką dziurę z otaczającym ją zielonym materiałem. Miejsce Pitera. Alex odwraca głowę, podążając za moim wzrokiem. Widzę, że drżą mu ręce, przez krótką chwilę myślę, że mnie obejmie. On tymczasem chowa dłonie do kieszeni i dygocze. Zimno. Idziemy? Wskazuje głową parking. Ostatni raz spoglądam na otwarty grób i w milczeniu kiwam głową. Ale Alex jest już w połowie drogi do samochodu. Mój chłopak siedzi za kółkiem, pochylony nad telefonem, kiedy chwytam za klamkę drzwi od strony pasażera. Jest pochlapana błotem, podobnie jak cały bok samochodu. Po powrocie do Londynu zapłacę za nie, chociaż tyle mogę zrobić. Jest tak mały, że prawie go nie dostrzegam. Sen. Napisane tuż nad przednim nadkolem. Jakby ktoś mokrym palcem wyrył to słowo w zaschniętym błocie. Aleks, gdy pukam w szybę, podnosi wzrok znad telefonu. Na jego twarzy maluje się zaskoczenie, a zaraz potem rozdrażnienie. Przywołuje go skinieniem jednej ręki, drugą wskazując nad kole. To dziwne, wzdycha i otwiera drzwi. O co chodzi? Pyta wysiadając. Ktoś napisał coś na samochodzie. Co. W ułamku sekundy rozdrażnienie ustępuje miejsca wściekłości. Nie jest uszkodzony, ale to dziwne, spójrz. Podchodzi do mnie i spogląda we wskazane miejsce. Sen czyta kompletnie zaskoczony. Nie sądzisz, że to dziwne? Trochę. Jak myślisz, co to znaczy? Wzrusza ramionami. Że jakiemuś nastolatkowi się nudziło? W każdym razie to bardziej oryginalne niż brudac. Ale wcale nie śmieszne, ani nieważne. Zerkam w stronę kościoła. Znowu mam silne przeczucie, że ktoś nas obserwuje, ale na cmentarzu nie ma nikogo. Właśnie, nie ma się czym przejmować. Alex podchodzi do drzwi od strony kierowcy i chwyta za klamkę. Kiedy spoglądamy na siebie ponad dachem samochodu uśmiecha się. To bzdura, głupi napis, który na pewno nie będzie spędzał ci snu z powiek. śmieje się. Spędzał snu z powiek, czaisz? Tak. Zaciskam powieki i przez całą drogę powrotną do domu zastanawiam się nad znaczeniem tego jednego słowa: sen. Rozdział 6 Anna. Osiem tygodni po wypadku, czwartek 26 kwietnia. Czuję się jak balonik na sznurku unoszący się nad chodnikiem. Aleks trzyma mnie za rękę, ale nie czuję dotyku jego palców. Nic nie czuję. Ani chodnika pod stopami, ani wiatru na twarzy. Ani nawet własnego zmęczonego oddechu. Tony, mój ojczym, idzie przed nami. Wiatr targa jego siwymi włosami. Powiewają to w jedną, to w drugą stronę. Czarna marynarka niego jest zbyt opięta w ramionach. Dlatego obciąga ją od czasu do czasu. Kiedy nie jest zajęty poprawianiem jej, ogląda się na mnie przez ramię. Wszystko dobrze? Pyta bezgłośnie. Kiwam głową. Chociaż mam wrażenie, że nie patrzy na mnie, ale przeze mnie. I zwraca się do kogoś za moimi plecami. Ledwie rozpoznałam kobietę, która rano patrzyła na mnie z lustra. Kiedy wkładała białą bluzkę, szary kostium i czarne szpilki... Wszystko leżące przed nią na łóżku. Wiedziałam, że kobieta w lustrze to ja. Miałam jednak wrażenie, że patrzę na swoją fotografię z dzieciństwa. Widziałam podobieństwo w oczach, ustach, postawie, ale był między nami jakiś rozdźwięk, zupełnie jakbym była i jednocześnie nie była sobą. Poprzedniej nocy prawie nie zmrużyła moka, podczas gdy skulony obok Alex pochrapywał cicho, tuląc się do poduszki. Ja leżałam na plecach i gapiłam się w ciemny sufit. W końcu parę minut po trzeciej zasnęłam, ale nie spałam długo. Obudziłam się z krzykiem o piątej, dysząc i szarpiąc za kołdrę. Znowu śnił mi się szpital i przyglądająca mi się pozbawiona twarzy osoba. Wszystko się ułoży, kochanie. Uspokaja mnie mama, która drepcze obok mnie. Policzki ma zaróżowione, a cienka skóra wokół jej oczu pokryta jest siateczką zmarszczek. Kiedy wysiedliśmy z samochodu wzięła mnie za prawą rękę, a Alex za lewą. Czułam się jak dziecko, które zaraz oderwie się od ziemi, lecz zamiast radości czułam strach. W pewnym momencie mama pewnie mnie puściła, bo teraz ręce trzyma po bokach, a dłonie ma zaciśnięte w pięści. Anno, jej dłoń w rękawiczce muska ręka w mojej kurtki. Tu nie chodzi o ciebie, skarbie. To nie ty jesteś sądzona. Jesteś świadkiem. Po prostu powiedz, co się stało. Po prostu powiedz sędziemu, ławie przysięgłych, kierowcy ciężarówki, ludziom, prasie, rodzinom i przyjaciołom moich kolegów, będę musiała stanąć przed nimi wszystkimi i przeżyć na nowo to, co wydarzyło się osiem tygodni temu. Gdybym nie czuła się taka odrętwiała, byłabym przerażona. A no! Tutaj! Panie lęk! Panie kan! Hałas przytłacza mnie jeszcze zanim zrobią to ciała. Gdziekolwiek spojrzę, widzę ludzi, którzy wyciągają szyje i ręce, niektórzy trzymają mikrofony, inni kamery i krzyczą.